Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moje kochane minionki. Słuchajcie, jesteśmy w trzeciej części naszej rozgrywki w Lordy Rondi Aftermath. Dlatego też nie przewidziałem takiej specyficznej rzeczy, jaką jest tutaj, o, na dole, czas. I prawdopodobnie będzie jeszcze jeden odcinek, bo nie chcę go robić takiego, nie wiem, 45-minutowego. Akurat tego odcinka, albo nie wiem, kolejnego godzinnego. Dlatego podzielę go sobie tutaj na połowę i będzie jeszcze jeden odcinek. Chyba że komentarz mi pójdzie tak sprawnie, że nie będzie to najmniejszym problemem, żeby kontynuować i będzie to na tyle przyjemne dla mnie i dla was, że pociągniemy wszystko do końca. Tylko wtedy to się liczy z tym, że dzisiaj nie będzie odcinka, czyli mamy dzisiaj który? 24? 3? 23? Że nie będzie dzisiaj, tylko będzie jutro 24. No, zatem bez większych ceregieli przypomnę w krótkim wstępie, co było, co nas ominęło, co mogłem ominąć, a co warto było wspomnieć. Po pierwsze, zapomniałem powiedzieć, że krwawe elfy zmieniły się w Ratchet, nie wiem już jak to się chyba czyta. Dostaję dawno za każdym razem, jakbym musiałbym to czytać i każdy by mnie poprawiał. Pamiętamy, że przyzwano Ragnarosa. Na północy w Northrend Dalaran walczy z połączonymi siłami Plagi, Ner'zhul Forsaken oraz Cult of the Damned. Gdzie Cult of the Damned jest naprawdę w kiepskiej sytuacji. Tak jak się przyjrzymy, to tutaj widzimy, że Ratchet mają 5 punktów kontrolnych, Scourge ma całkiem sporo, 8 punktów kontrolnych, połonący Legend, który cały czas gdzieś atakuje, teraz bodajże atakują w okolicach Tirskend, byłego Tirskend, no to tam zdobywają kolejne punkty. Dalaran jest w kiepskiej sytuacji, bo traci punkty, tym bardziej, że nowy Dalaran jest pod naporem nieprzyjaciół. Dark Horde, które w ogóle nie wiem, nie istnieje, jest tam na dole całkowicie otu, którym w ogóle nie gra się tym. Dark Iron Dwarfs, które się sprzymierzyły z Twilight Clanem i mają całkiem dużą szansę na zrobienie czegoś mocnego, tym bardziej, że właśnie przyzwali Ragnarosa, który może bardzo mocno pomieszać szyki w rozgrywce. Dalej mamy Hordę, która praktycznie nie istnieje, ma 2 punkty kontrolne, sprzymierzeńcy, trolle niby coś odzyskują, ale jednak, no jak już wspominam, Ner'zhul Forsaken się sprzymierzyli ze Scourgem i Cult of the Damned w ostatnich minutach rozgrywki, bo coś im bardzo kiepsko szło, więc stwierdzili, że chyba się połączą. Alliance, bardzo słaba kondycja, no trolle, no to już wszystko. Dobra, no to bez obijania dalej bawełnę. Lecimy, no jesteśmy kilka minut wcześniej, przed tym co się działo. Tutaj bodajże trwa walka, która zakończyła się tym, że most, czy tam przejście zostało zamknięte i wszystkie jednostki musiały się cofnąć. W ogóle jestem ciekaw, czym to jest spowodowane. W ogóle tak jak się przyjrzymy, to cała ta walka wygląda tak na z góry niszcząco dla Pinchu, który jest w Dalaranie. Nie są w stanie zbyt wiele zrobić na moje. Jeszcze wydaje mi się, że jedna taka akcja i mogą się pożegnać. Tym bardziej, że tutaj Farlan bardzo dobrze leczy cały czas swoje jednostki, nie pozwala nim się wykrwawiać, to jest bardzo duży plus dla niego. Dobra, nie wiem specjalnie, co tutaj jeszcze się będzie działo. Jestem ciekaw właśnie, jak idzie trollom. Trolle tutaj przemierzają swoje byłe, stare tereny. Nie wiem, czy chcą je odzyskać, może chcą wrócić do podziemi i przyzwać jakiegoś boga. Właśnie, co tu się stało? Kael'tha Sunstrider jest wretched. Tak samo Elaria Downshield, która jest na dole. O, czyżby się wybierali do Illidana? O, animacje mi się tu dopiero włączyły. A to powinien Kael'thas się tam wybrać. Bez większych ceregieli. Nie wiem, czy w tym momencie, jak oni są wretched, to mają szansę na łączenie się. O, tu widzimy bardzo ciekawą sytuację. Carpe Diem idzie przez tereny troli, które w sumie nasz drogi kolega Altair mógłby tutaj bez problemu przyjść, dostać się do Malaka i zacząć zdobywać powoli
dzikie aspekty. Nie, nie wiem, czy to są aspekty, ale tam bogów zwierząt. To mogłoby być całkiem ciekawe, gdyby tak postąpił, bo to by dało mu jakąś szansę. Niestety problem polega na tym, że to jest tylko jeden przyczółek, jeden punkt kontrolny, gdzie dookoła jest pełno nieprzyjaciół, którzy są w każdej chwili w stanie ich zniszczyć, więc póki co muszą jeszcze nazbierać tych punktów kontrolnych. No tutaj mamy drobne starcia właśnie z plagą. No idzie im... Carpe Diem bez problemu chyba da sobie radę tutaj. Głupio robi, że trzyma te jednostki w obwodzie, one powinny cały czas wspierać, powinny atakować, bo to są dodatkowe obrażenia, to są dodatkowe jednostki w trakcie walki, które mogą przyczynić się do o wiele mniejszych strat niż są teraz. Ale widzimy tutaj coś pięknego, macki, które są jednoznaczne z tym, że pomogli sobie u... jak on miał? Jogsarona bodajże. On do niego się szło jakoś tak kurde dziwnie w bok. Jo? Jog! Jog! Hello, mate! Jogsaron, where are you? Rada druidów tutaj co siedzi. Co to za gnój? No ale się nie dziwię, bardzo dobrze, że tutaj nie będą chcieli pozwolić mu przejść. O kurde, gdzie jest Jogsaron? Jogsaron jest tu? Tu jest, faktycznie. Ale nie, oni jeszcze nie dotarli do niego, więc no pewnie w niedługiej przyszłości. Teraz pewnie zmierzają w Kulduarowi. Może. Przecież on jest uwięziony w Ulduazie. Zobaczymy. Jak tam dwarfsy? Nic. Czekają. Ale chyba gdzieś zmierzają. Gdzieś przemieszczali się. Coś tam widziałem, jakiś ruch. Nie, tutaj widzę Altaira walczącego z Carpe Diem. I... no, cóż. Great Father Arcticus. Jak tam sobie radzisz? No nie radzisz sobie. Giniesz. Powoli giniesz. Ale masz Akila, więc jest zawsze jakiś plusik. Masz Shard of Quel'Thalas, które dadzą ci level. No, czy warto go teraz używać? Nie! Wyjdźcie z tego! Wyjdźcie! Kurde. Było tak blisko. Tak blisko do straty wszystkich jednostek. Yeah! Ale to jest właśnie zaleta Dark Iron Dwarfsów. Jednostki strzeleckie mają niewidzialność, którą mogą używać cały czas i to jest naprawdę duży, bardzo, bardzo duży bonus właśnie tych jednostek. Niestety tutaj trolle są w kiepskiej sytuacji, bo niestety wszystkie statki w pobliżu zostały zniszczone, a tutaj nie ma przejścia, więc... O, już został dogoniony, coś go atakuje. Tutaj Kapatulta. Co się dzieje na północy? Widzę, że elfy próbują coś odzyskiwać, próbują wchodzić do swojej starej siedziby. Fakt, niewiele tutaj zostało. Sunwell Shard, the last remnant of the power. Save from the Shattered Summon. Dziwne, że to mi skacze. Co? Veresa, Windrunner, the High Elf. The Silver Convent has fallen in battle. To niedobrze. Deep inside Ice, Crown, Glacier, myślę. Jogsaron został obudzony, to jest to, o czym mówiłem. Teraz tylko czekać, aż Jogsaron będzie wolny, zostanie spuszczony z łańcuchów, a potem kierunek Deathwing. To by było całkiem. Ronin has bowed the Focus Iris before the Vermworth Accord. Alliance, the Dragons, coś tam. Chyba to gdzieś tutaj. Jo! Dalaran przyzwał na pomoc smoki właśnie z... jak to się miejsce nazywało? Vermeth Temple. Nie wiem, czy to mu da jakąś pomoc. Na szczęście tutaj jest Kalegos, który zawsze może się morfować i zmieniać, więc to jest chyba bohater Dalaranu. Pozwolę sprawdzić. Tak, Kalegos to jest teraz bohater. Kurczę, kogo to mają? Ronina. Strasznie dziwny awatar. No dobrze, wracamy do Wedymina. O Jezu. No to temple zostało całkowicie zniszczone. No to niewiele się... No na szczęście mają bohatera, to jest zawsze jakiś plus. Niestety, kurczę, nie ogarniam teraz, co się tutaj powinno dziać. Tutaj jakaś walka? Tak, kurczę, tutaj całe wojsko weszło do środka. O matko.
Kanabanak robi tutaj naprawdę nieziemskie zniszczenia, ale wydaje mi się, że sprzymierzone siły Dalaran oraz smoki, które są bodajże siły, a nie, to cały czas jest Dalaran. No dadzą jakoś radę. A nie, SK jest po tej drugiej stronie, oni nie są sprzymierzeni. Nie, są. Co ja gadam? Przecież oni się zmienili w Draenei. Oni teraz z Dalaranem są za pan brat. O, ładnie jakiś ulcik poszedł. No, to powinno dać radę, ale kurczę, te leczenie tych jednostek jest naprawdę potężne. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Okej, okay, widzimy, że... Czemu oni zostawili te kulki? Przecież to są levele. Co jest? Deathwing! No nie! Tyle miało mija! Ludzie! Deathwing się obudził! Debiles! Burning Legend nic nie zrobił w tym momencie, a Deathwing teraz będzie siał zniszczenie na całym tym terenie. To jest dopiero potęga, jaką prezentują Twilight Clan oraz Dark Iron Dwarves. A właśnie, przyjrzyjmy się teraz troszkę Deathwingowi. I jakie to jest potężne kurestwo. 3500 życia, 19 pancerza, do 250 obrażeń siła, o Jezus. No to jeszcze te macki, które pojawiają się znikąd i pomagają. Chore pojewy. Naprawdę. Teraz ja nie widzę w ogóle jakichkolwiek przeszkód na drodze do sukcesu ze strony krasnoludów oraz Twilight Clanu, żeby zdominować cały ten świat. Żeby zdominować Azeroth. To jest już tylko kwestia czasu. Rada druidów nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. Wszystkie jednostki piechoty zostały zniszczone. Zostały już tylko do zniszczenia katapulty. Ruszą tutaj i będzie czysto. Ale kto by przypuszczał, że w tym odcinku będzie aż tyle się działo. Wypuszczenie Yogg-Sarona, uwolnienie Deathwinga. W ogóle jaki ty masz? Iron Feather Bow plus 10 agility. A, to jest z Veresy. O! To jest to, o czym mówiłem. Że Deathwing potrafi przeżywać swoje jednostki. Jemu nie potrzeba armii. To on jest jednoosobową armią. On jest w stanie niszczyć wszystko. O, a tutaj co się dzieje? Cóż za piękności tutaj się sprowadzają. Przecież w podziemia schodziły nasze słodkie jednostki. Co oni teraz zrobią? Kult jest w trakcie biegania. Nie wiem, co oni robią. Oni chcą chyba pójść do Azeroth. Nie do Azeroth, tylko do Norfend. A może chcą zwiedzić Ulduara. Może nie wiem, co chcą. Tak czy siak. Tutaj są, czekają już jednostki Rady Druidów, które zmierzają w kierunku Yogg-Sarona, żeby powstrzymać Icewindera wraz z jego bratem, który dowodzi Twilight Clanem, czyli Carpe Diem. Ale wróćmy do Wedymina, na którym zawsze pokazują się ponoć eventy, które mi już nieraz wspominaliście. No i co? Jest tutaj Ragnaros, który również... O! I nie tylko Ragnaros, Ragnaros i Deathwing. Oj, oni teraz będą się zamęt zniszczenie i jedną wielką pożogę na tym terenie. Mi się wydaje, że teraz jednostki kultu, plagi oraz Forsaken, czyli opuszczonych, co się w końcu dowiedziałem, mają możliwość zniszczyć ich, póki są tutaj. Jest ich całkiem sporo, mają jakieś szanse. Jednostki cały czas dochodzą, tylko problem polega na tym, że to jest tylko piechota. Ta piechota niewiele sobie zdziała bez jednostek strzelających. No może te katapulty coś pomogą. Netrezimowie wraz z Deterokiem popierdzielają w tej nazad. Oni mają szansę teraz na sprowadzenie Kil'jaeden'a, ale czy to zrobią? Potrzebują Book of Midif, które niestety nie mam pojęcia gdzie jest. Natomiast jeżeli chodzi o tą część, no to Dalaran jeszcze stoi, jeszcze się dobrze trzyma. Ale jak długo to potrwa? Powinien przyzwać te jednostki, które są tutaj na tyłach i zacząć się bronić, bo nie wiadomo jak to pójdzie. Wygląda to całkiem w porządku, ale wróćmy tutaj do walki, która dzieje się tu. Deathwing. Deathwing leci i co robi? Deathwing się trzyma bardzo dobrze, 11 level. Ragnaros również bardzo dobrze na wysokim poziomie HP. Bez problemu dają sobie radę z tymi coraz to większymi ilościami jednostek nieprzyjaciół.
Dlaczego? Dlatego, że nie mają tutaj żadnych jednostek wsparcia na odległość. To jest teraz duży problem. No, są tutaj katapulty, więc jeszcze coś się dzieje. Natomiast bardzo dużo jednostek walki w zwarciu zbliża się na ten teren i mogą powoli dostawać Jerdzie. Co tutaj się dzieje? Old God Agent. Joksarod nie żyje? O kurwa. O kurwa. A ty co to jest? Nekrosz. Ten Nekrosz. Nekrosz. Co się dzieje? O, Deathwing ruszył do boju. No właśnie. Deathwingowi nikt nic nie zrobi, bo on jest w powietrzu. Jednostki strzelające by się tu przydały, a ich nie ma. Praktycznie ich nie ma. On sobie bez problemu teraz będzie dawał radę, będzie bił wszystkich na odległość. Tak samo Ragnaros jako jednostka wsparcia będzie cały czas kaleczył tutaj jednostki, będzie je obijał, będzie je ranił. Ale czekaj, co tu się dzieje? Już myślałem, że oni Iceweather wraz z Carpe Diem są już wrogami, ale nie, nie. Mój ty smutku, to jest to cała armia. Cała armia Scourge, Damned, Cult of the Damned oraz Nerzel Forsaken padła. Tego to już prawie nie ma. Fakt, tam dochodzą jakieś pojedyncze jednostki, ale to tam dochodzą pojedyncze, to oni nic nie zrobią. Zaraz Ragnaros zdobędzie kolejny level. Ja już się zgubiłem. Tutaj się dzieje po prostu wybijanie i levelowanie. Exp. Jednostki cały czas dosyłane. Nie mają tutaj najmniejszych problemów. Nie są po prostu, nie są w stanie im w żaden sposób przeszkodzić. No, the Plaguebringer musi uciekać, musi rotować w kierunku Ulduaru. Wraz z Kel'Thuzadem. A, jak Kel'Thuzad umrze, to chyba... Aha, nie, ma to coś. A, jeżeli Kel'Thuzad umrze, no to już nie wróci. Jak mi przykro. No chyba bym się zdziwił, jakby teraz... Co tu wybuchło? What the fuck? Ja powiedziałem powiedzieć, ja bym się teraz zdziwił, jakby coś zaatakowało krasnoluda od środka. No ale właśnie w tym momencie od środka są atakowani Forsakeni. Niestety. Ale no, Deathwing musi uważać, bo tutaj już jakieś jednostki strzelające są, tutaj coś może mimo wszystko mu zagrozić. Ale mimo wszystko nadal są to małe ilości wojska, które niewiele robią. On sobie prędzej poradzi z nimi, niż oni z nim. To jest akurat ten ból. Ich jedyną szansą jest teraz wrócenie do Korony Mrozu, do Tronu Mrozu, przepraszam, i próba obrony. To, co nie udało się im tu na dole... O kurde. To będzie po prostu masakra. Ale nie, czekajcie. Oni idą gdzieś w dół. Na cholerę. Czy on... Nie. Co, wy stąd chcecie wyjść? Bez sensu. Powinniście stąd wyjść i uderzyć przeciwnika od środka, kiedy on się tego najmniej spodziewa. No dobra, to faktycznie wy tego nie widzicie, ja to widzę. Co tutaj się dzieje? Tutaj jest nuda. Tutaj się nudy dzieją, tutaj ktoś... LOL? LOL? A to nie jest zamknięte przypadkiem? To nie zostało zamknięte? Nie, no to już jest po prostu niszczenie na potęgę. On cały czas przybywa te małe minionki ogniste i... Nie, no zaraz znowadzuj to. To jest bez sensu. To jest już potęga, której się nie zatrzyma. No tutaj Balnazar, Deterok i Varimatra sobie przemierzają tereny. Może będzie... O, Blokar. Blokar na Ashen Roof, więc jeszcze się trzymają. Nie pozwolą temu krasnoludowi przedostać się do środka. Nie dziwię się, też bym nie chciał mu dać żadnej okazji do zdobycia kolejnych punktów, tym bardziej, że robi się coraz to bardziej potężny. A, jak tam Wretched? Jak im idzie? Wrócili, odzyskali swoje stare ziemie. Albo i nie. Gdzie są te jednostki? Ajajaj. Opuścił.
kogo ja teraz mam oglądać? Jezus Kamatur. Co? Co się dzieje? Kiepskie miejsce sobie wybrałeś. Kamatur? Halo? Halo, Kamatur? Gdzie ty masz te swoje wojska? No nie wiem. Jestem górski ork, sorry. No rozbudował się tutaj. Tutaj, ja pierdolę. What the fuck? Co on zrobił? Co za rak? Górskie orki, no nie, dobra, w porządku, może być. A tutaj? No tutaj mamy trolle Altalira, które nie wiem co robią. Czyżby zdobienie malaka? Nie, niestety, to jest heks tylko. Jak tam wszystkie wojska? No to, tutaj się znajdują. Czyżby chcieli zacząć robić jakieś dumdropy? Dumboty? Bumdropy? Bumbrumbum? A, tutaj są jeszcze jego wojska. Oj, jedny Kamatur. Nic się tu nie udało. Jakaś walka zagorzała? Nie. Zobaczmy, jak tam Carpe Diem i jego Deathwing. Deathwing walczy! A więc jednak coś się dzieje. Co tutaj biją? Forsakeni cały czas przyprowadzają jednostki, cały czas się bronią. Nie dadzą za wygrane. Widzimy, że ani trochę nie chcą dać przewagi przeciwnikowi. Tym bardziej, że jednostki Dalaranu przychodzą ze wsparciem dla Deathwinga. Dla Twilight Clanu połączonego z krasnoludami. To, tylko, że to jest taka pomoc, gdzie pomocy w zasadzie nie ma, bo... Dlaczego? Bo to jest tak zwany... Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czyli przychodzi i napierdala jednego i drugiego, zdobywa jakieś levele, więc tutaj sobie cały czas Egwin zdobywa exp, zdobywa level. Cały czas rośnie. Wow! Ragnaros powoli umiera. What the fuck? Ragnaros, uciekaj! Uciekaj, stary! Zaraz umrzesz! Jak umrzesz, to będzie lipa. Ty faktem wolny jesteś. Rada druidów to nawet jest. Rada druidów sprzymierzyła się razem ze Scourge'em. Chore pojemy! O! Tutaj Naxra was czeka! O, kolejni! Ojejku! Biedny Ragnaros, nie wie co zrobić. Uciekaj w dół, uciekaj w podziemia, uciekaj! Bardzo dobrze! Jesteśmy w podziemiach, gdzie jesteś? Kurwa, nie mogę cię znaleźć! Gdzie jest Ragnaros? Tu jest Ragnaros, został złapany w kleszcze! Nic już teraz nie zrobi! Chyba, że jednostki krasnoludzkie coś zaraz tutaj ogarną. Czy one wyjdą z pomocą? Tutaj są małe pypcie, które... O, w sumie to zostało zdobyte. Tutaj są małe pypcie Ragnarosa, które walczą. Tutaj jest Valimatras, który już czeka. Hej, halo, krasnoludy, jednostki krasnoludzkie, pomóżcie, Deathwing, rusz dupę. Ragnaros wam umiera. Seven attacking me. I się uleczył. No to teraz jest pora na rewanż. To jest czas dla Ragnarosa i Deathwinga, którzy teraz mogą pokazać, że nie są aż tak w ciemię bici, zwłaszcza jak są razem. Ale Pinchu z tyłu przychodzi, bije Ragnarosa. Kurde, co to za pogoń? What the fuck? No, dobrze, że Ragnaros tutaj walnął sobie ten wulkan. Zawsze to jest jakaś pomoc. Ale jeżeli tak dalej pójdzie, to zaraz umrze. On jest celem, on jest głównym targetem. Jeżeli zaraz nic nie zrobi, to on zginie. Cofaj się, głupi głupku. Powinieneś stąd uciec, jak najdalej się da. Dobrze, uleczony. Taurisan, jesteś w stanie go leczyć. Więc to ruch, ty masz te swoje totemy, czy tam kurwa glify, jeden chuj. O, fajnie, wszystko umarło. Bardzo dobrze. Ragnaros przeżył. Ja pierdzielę, co za chory skurwiel. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co tutaj teraz oglądam. Krasnoludy, trolle, orki zdobyły Warsong Hall, czyli są w stanie przywołać Garrosha Hellscreama, z tego co mi się przypomina, tak? Jest, tak, jest i Garrosh. No kurde, tutaj wygląda na milszego. Choć wygląda jak połączenie trolla i ogra. A co tam u Altaira? Alciu, Alcik, co ty tu odpieprzasz? Zdobywasz tereny. No to bardzo ładnie, że zdobywasz, tylko kurde, nudny jesteś, nic nie robisz. Co ty robisz? To już napierdzielasz. A tutaj w podziemiach co dalej? Dalej się bija?
No to widzę jakieś jednostki, ale nic wielkiego. Dobra. Oni powinni się teraz wyleczyć w miarę możliwości, ile tylko się da. Księga Czarów Drektara. Całkiem spoko, fajne itemki. No, może nie aż tak fajne. Ale zawsze przyda. Zawsze coś więcej niż nic. Nie? Tak. No to na waszym miejscu teraz bym leczył tego chorego pojeba. Ragnarosa. Fire Lorda. I ruszył na koronę mrozu, która, jak tu widzimy, jest mało chroniona. Tylko trzeba, o kurde, trzeba pamiętać, że są te wieżyczki, które zadają naprawdę chore obrażenia. Są bardzo mocne. Jeżeli ich się nie zniszczy, to dalej nie ma się co je pchać do korony mrozu, tronu mrozu. Jednostki trolla cały czas się okopują, robią wojsko, to jest najważniejsze. Im więcej armii, tym jesteśmy w stanie coś robić. A póki co jednostki trolla muszą się wybić z tego jakże kiepskiego momentu. Ja się dziwię, kto gra Ratchet. Kto gra elfami? To jest dziwne, bo nie widzę. Wedymina już nie ma. Ja tak patrzę, jest tutaj Rada Druidów, są inni. No w tym momencie nie wiem, czy przejął to komputer, czy jakiś inny gracz, ale ja bym, gdybym był trolem, czy hordą Dalaranem, to bym przejął te punkty, bo po co graczowi, którego nie ma? Tak patrzę, no to ja nie widzę nawet wojska, nie widzę nic. Co tu się dzieje? Doom Drop. No nie, tutaj jakieś tam małe starcia. Małe walki. To? Ło! Chore pojemy. Co to jest, troll? No nie, serio? Trolle są przeciwko orkom? A to nie jest sprzymierzeniec? Pojemy! Halo! Halo, gnoj! Ej, ale całkiem spora armia już się tu zebrała. No w ogóle ładne upgrade'y. Jak tam na dole? Jak tam jednostki? Kurwa, chory pancerz, 5, obrażenia 1, no naprawdę, chore pojeby. 5 na 5, bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że te jednostki, to wojsko daje sobie bardzo spoko radę. Deathwing cały uleczony, Ragnaros prawdopodobnie też jest już w pełni sił. Oni wyszli skąd? Z góry? Tak! Wyszli górą! Bardzo dobrze. Rzucony wulkan, który będzie zadawał obrażenia wszystkim przeciwnikom dookoła. Powinni cały czas przesyłać te wojska. Iron Behemoty również. Nakurzać wszystko powinni. Nie powinni tutaj stawać, nie powinni blokować innych jednostek. Ale mimo wszystko to robią. No na szczęście jednostki plagi jeszcze nie ogarnęły, co się tu dzieje. Oni idą naokoło? No nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Halo, halo kult. Idźcie tutaj, nie wiem, pomóżcie swoim. Nie gadajcie, że idziecie tutaj na orki, no bez przesady. Halo. Deathwing wraz z Ragnarosem wchodzą wam do korony mrozu. Zaraz, kurde, to padnie. Ja nie wiem. To jest już jednostronna gra. No ale trolle się wybijają. Niedługo Imperium Trolli będzie niepokonane, jeżeli dalej nikt nic z nimi nie zrobi. One sobie tak powoli, systematycznie, punkcik po punkcie. Ale no, faktem, krasnoludy wraz z Twilight Clanem idą do góry. Idą zniszczyć całe przymierze plagi, Ner'zhul Forsaken oraz Cult of the Damned. Jeżeli to zrobią, to będzie już tak koniec północy, koniec Northrend. No daj, jak mówię tutaj. Bo spoko, widzicie sobie, ja sobie postoję, ja poczekam, aż wam się skończy. Bo jesteście nudni. Chore. To, co się tu dzieje, jest chore. Ale Rada Druidów przyszła z pomocą. Rada Druidów wraz ze swoimi Felhandami, ze swoimi Netrezimami, ze swoimi demonami przychodzą z odsieczą, przychodzą na pomoc. To jest w sumie najgorszy moment, żeby się wycofać. Musicie teraz zniszczyć tylko tą wieżyczkę, która została naprawdę niewiele HP. I korona mrozu jest już wasza. Sorry. Tron mrozu. Frozen Tron. Teraz na północ. Do Frozen Tronu. To ma dużo HP, ale jest w stanie zniszczyć. No dalej. Ruszcie się. Walczcie. Bijcie. Te jednostki stoją. Nie wierzę.
Varimatras! Varimatras, co ty robisz? Nie przeszkadzaj! Tutaj srogi wpierdol się szykuje. Tutaj w podziemiach ktoś jest. Halo? Co się tu dzieje? Tutaj trupy. Wszędzie leżą trupy. O, wow. A już myślałem, że tutaj jednostki Rady Druidów niszczą, co się wszystko dookoła. Na szczęście jeszcze jest ok. O, Dalaran jaki zapełniony. Jednak sobie dali radę bez problemu. Tym bardziej, że Forsaken nic już nie robią. Nie atakują, nie walczą. Kamatur, lol. Kamatur, what you doing? Kamatur, you have army. Ej, to je moje. To moje, zostaw ty gnoj. O, tutaj trolle nakurzają się z resztkami Forsakenów. Zdobywają już tereny Tyrion's Foglade. Więc pójdą tylko teraz na południe, gdzie jest Gilneas, gdzie były werewolfy. Co werewolfy? Jak oni się nazywali? Vorgeni. No i to będzie wszystko. Co się dzieje tu na północy? Tak! Korona Mrozu, Tron Mrozu jest zdobywany, Tron Mrozu jest niszczony. Zostało mu już tylko 2500 życia. No i zaraz będzie koniec. Możemy spojrzeć na tą piękną wymianę, na te piękne zdarzenie, jakie będzie koniec. Halo, Scourge. Destroy it. Cult of the Damned jeszcze żyje, a reszta już nie. Dwóch nieprzyjaciół leży. Tutaj jednostki Kamatura są gotowe do walki, przygotowują się na wszelkie ewentualności, ale jeżeli... Co? Halo? Kto otrzymuje? Altair? O. Nie wiem. Północ zdobyta, północ zniszczona, korona mrozu przejęta. Halo, Iceweather. Jak tam Ragnaros? Co robicie? A co tutaj siedzicie? Coś tu się... Tu się biją! Tutaj Carpe Diem wraz z Ragnarosem ruszyli! Co to? Bita Gorolu! What the fuck? Co tutaj się dzieje? Halo, Garrosh! Garrosh, gdzie jesteś? Kurde, na chuj ty uciekasz? Gorm, bi! Masz tylko 5 level, jesteś w stanie z nich ich wszystkich zabić. Carpe Diem, co ty chory po niebie robisz? Ja nie wiem co tutaj się dzieje, skąd te macki się biorą, skąd ci Old Gods Agent tu pojawiają, what the fuck, tego się nie da pokonać. To jest siła, z którą ciężko jest się mierzyć. Widzicie, chwila, moment i całej armii Kamatura nie ma. Wszystko leży i kwiczy. Co, kaj ty pingujesz? I po co były ci I'm... Co? Był ci jaj? Oj. To już wszystko nie żyje. Czy to się coś dzieje? Nie. Nie widzę żadnych ruchów jednostek. Tu nic się nie dzieje. Halo. No tylko tutaj coś się dzieje. O, Kargat. Nieużyteczny nic. A co się dzieje u... O Boże, Burning Legend też odpadł. Zostali Forsakeni. Nie, Forsakeni też nie zostali. Za Altair, Iceweather. Trolle. To co, GG? Nie, tak. Nie, masz stolic już. Rest, far, cipu, to co posiadasz. What the fuck? Archiwa. Co wy to piszecie? No nie, chcę to przeczytać. Ale widzimy tutaj, trolle zdobywają sobie punkty, zdobywają sobie kolejne elementy. Co z tego, gdzie już cała ta część nie posiada żadnych innych walczących, którzy mogliby mu się przeciwstawić. Tutaj właśnie jednostki Twilight Clanu oraz chyba jeszcze z krasnoludami. Nie, krasnoludów tu nie ma. Krasnoludy sobie robią wolne. Dobra, to tak naprawdę zostało Altair, krasnoludy oraz Twilight Clan. Klan Zmierzchu. Kurczę. I
co wy teraz będziecie robić? Będziecie, kurde, biegać, trollować, zbierać te punkty, kurde, halo, to jest nudne, to już jest nudzenie. Jestem za tym, żeby mimo wszystko w tym momencie skończyć. Uważam osobiście, że krasnoludy wraz z klanem Zmierzchu naprawdę zrobiły tutaj bardzo ładną grę. Tego połączenia się nie spodziewam. Nie wiedziałem, że oni aż tak się zżyją. Co z tego, że rodzina? Ojejku. A co tu jest? Tutaj jakieś wojska, pancernik nie umarł. Myślałem, że tutaj coś ciekawszego dzieje. Tutaj jakieś poruszenie jest. Wow! Jednostki krasnoluda sobie popylają i nie wiem co. Chyba zdobywają kolejne punkty. Tutaj wszystko jest ok. Nie wiem! Jak tam Tyrshend? Nic tu nie ma. Tutaj jest... O! Hammer. Zajdan na Warhammer. Wow! Zajdan z Warhammer. Wow! Tutaj jednostki droidu. Wow! Którego już nie ma. Wow! A tutaj co? Kamator się buduje. Kamator robi nowy tron mrozu. Kurde, to będzie wielki hol mrozu. Ja nie wiem. Nie, nie. Wydaje mi się, że to już jest koniec. To jest już tylko nudzenie. Zwłaszcza, że jednostki Krasnoluda i Twilight Clanu po prostu sieją zniszczenie. Takie wojsko nie jest w stanie mu nic zrobić. To wszystko jest w stanie umrzeć chwilę. A tutaj co widzimy? No, Deathwinga, który dobija małe tutaj troll workery. To już jest spino. Dobra. Wydaje mi się, że... Nie wiem, jeżeli za chwilę w ciągu... powiedzmy tych 3 minut nic się nie stanie. Materiał 40-minutowy będzie. Mogę to nawet przyspieszyć. Tutaj trolle biją, dobijają, zabierają. Nuda. Kolejne punkty przejmują. W sumie miałoby to jakiś sens, gdyby jeszcze poszli tutaj, do Malaka. Pinchu wraz ze swoim Dalaranem, który już nie istnieje. Zostało 4 graczy. Kamator, który, nie wiem, próbuje swoich sił w czymkolwiek. Próbuje przeżyć po prostu. Halo Kamator, gdzie jest twój Garrosh? Garrosh biegnie do Dalaranu. No nie, zaraz umrzesz. Stary, ty zaraz umrzesz. Nie. Trzymaj się, nie umieraj. Kurde, jeden strzał i cała to jest wypadło, no nie wierzę. A co to się dzieje? O nie! Orki górskie umierają! To się nie mieści w głowie! Ile można sobie tosić bekę? Wow! Mały szaleńcze, przeżyłeś! Będziesz początkiem nowego tronu mrozu. A co tutaj? Tutaj też nic. Jakieś ruchy, halo. Tutaj coś nic. To jeden stateczek. O Jezu! No ja. Dobra. To osobiście bardzo, bardzo dziękuję za podesłanie tego demka. Było naprawdę bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że zobaczę w jednym odcinku, w jednym filmiku, w jednym materiale, jak przyzywany jest Ragnaros oraz jak przyzywany jest Deathwing. To jest... Fakt. Pewnie wielu rzeczy nie zauważyłem. Wiele rzeczy ominąłem. Zwłaszcza to, jak ludzie zaczynali odchodzić i powoli zdobywanie kontynentu przeszło w jednostronne wyniszczanie wszystkich przez krasnoludy oraz klan Zmierzchu. Masakra. To jest naprawdę bardzo fajny materiał. Bardzo dziękuję Altair, że go podesłałeś. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, co wam się podobało. Jeżeli coś wam się nie podobało, nie musicie od razu dawać łapki w dół, co macie we zwyczaju. Napiszcie, co warto poprawić, co mam polepszyć, co zrobić nowego, co poprawi tą wartość merytoryczną i nie tylko całego filmiku. Fakt, będę musiał się dalej poduczyć, będę musiał oglądać więcej replay innych graczy, innych filmików, jak Harald, więc bardzo dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i pamiętajcie, dajcie suba, bo też się czasem przyda.